Cześć, z tej strony Gorillaz.pl. Dzisiaj zapraszam Was na drugi odcinek Grania Brazylią. W pierwszym odcinku tak prosto zaczynaliśmy, atakowaliśmy miasta SI. Dodatkowo poza kamerą udało mi się zająć troszkę Boliwii. Razem z kolegą tutaj zająłem Boliwię. I teraz szykujemy się na inwazję na Argentynę. Więc pierwsze co robimy, bierzemy te jednostki i lecimy z tym koksem. Tutaj sobie dokoptuje tędy. Dlaczego nie atakuje bezpośrednio miasta? Dlatego, że on tutaj coś może mieć i nie chce też nie wiadomo jak przyszaleć. Po drugie, nie wiadomo co tutaj ma, więc mamy dwa wyjścia, albo zrobić tak, albo zrobić tak. Więc najwyżej zrobimy po prostu sobie tak, żeby zobaczyć, co tutaj chłopak ma. W tym miejscu zaatakowałbym... trudny wybór, ale prawdopodobnie zaatakowałbym to miasto. I znowu kolejne miasto. Lecimy sobie w ten sposób właśnie. Nie atakujemy bezpośrednio miasta, lecz atakujemy jego śródmieście. Dalej, kolejny punkt to dywizja czołgowa. Dywizja czołgowa zaatakuje, słuchajcie, w tym kierunku i zaatakuje po prostej, omijając to miasto, biorąc pod lupę tą prowincję, gdzie mamy komponenty, cofając się do miasta bezpośrednio. Widzę, że tutaj nie ma bazy wojskowej poziomu drugiego, więc może nie będzie aż taki resistance, czyli taki, no, aż tak trudno przejąć dane miasto. Kolejną jednostkę wysyłamy w ten punkt i lecimy sobie tak. Lecimy sobie tak. I jak widzicie, nie zająłem... Nie będę zajmował bezpośrednio miasta, tylko zobaczymy sobie, co tutaj kolega ma. Dlatego każdy oddział uzbrojony w bojowy wóz rozpoznawczy, żeby mniej więcej na dystans wiedzieć, czego mogę się w danym mieście spodziewać. Kolejną dywizją pójdziemy sobie środkiem, słuchajcie. Pójdziemy sobie w tym kierunku. I będziemy chcieli sobie zająć ten kraniec Argentyny na pewno. Więc dlatego od razu idziemy. I tak jak widzicie, nie atakuje bezpośrednio miasta, lecz jego przedmieścia na tyle, żeby zobaczyć, co się znajduje w środku. Jeżeli jest, zobaczy, że jestem w stanie zaatakować dany teren, po prostu przejmuje miasto i... tyle. Widzę, patrzę się na miasto, tutaj stolicę. W mieście stolicy zrobimy sobie tak, że miasto, stolicę sobie zaatakujemy bezpośrednio tym przejściem, aby tutaj stolica była już osłabiona. Jak widzicie, każde miasto obudowałem sobie korwetami poziomu pierwszego, z tego względu, żeby kolega tutaj z Afryki, który jest Nigerią, nie mógł mi któregoś pięknego dnia wleźć do moich głównych miast bezpośrednio. Jak widzicie, tutaj mamy kolejną dywizję, lecz ona nie jest gotowa jeszcze do wymarszu, dlatego bierzemy piechotę, którą aktualnie zmobilizowaliśmy i sobie dostarczamy ją w to miejsce. Jak widzicie, mam troszkę bardzo mało rzadkich surowców i mam bardzo mało komponentów, czyli rzeczy, które bardzo potrzebuję. Więc dlatego sprawdzamy sobie, co mogę sobie tutaj upgrade'ować. Na razie nie mogę sobie nic upgrade'ować, lecz jeżeli taka przyjdzie potrzeba, to pierwsze co upgrade'ujemy na wyższy poziom będzie piechota zmotoryzowana. Będzie zaawansowana piechota. Tutaj dodatkowo do czołgów buduję wzmocniony pancerz, żeby czołgi miały po prostu większą przeżywalność.
Jak widzicie, idziemy sobie w tym mniej więcej kierunku. W następnej części filmiku zobaczycie, jak mi poszło, więc zapraszam do następnej części filmiku.